że jestem po drugiej stronie, że to inni mają z tym no problemy. No właśnie, a ja widzę, dobra, mnie widać, ciebie widać. Jeszcze tylko zapytam, czy ja mam mówić. Wiesz co, a weź sobie tak usiądź troszkę inaczej, znaczy, nie wiem czy ten, bo zobacz. Będziesz mi mówił. Nie, chodzi o to, że ja nie mogę włożyć nóg pod biurko, bo chociaż może bym mógł. Jak ja mogę? No dobra, mogę. Ten. Bo chodzi o to, że ty jesteś trochę cofnięta bardziej, a jesteś mniejsza ode mnie. Jesteś, wiesz, ja nagle wchodzę na jakiegoś takiego wielkoluda, który wypełnia pół kadru, a ty nie. Dobra, czekaj, mam się jakoś przesunąć? Czy mam... Tak, czekaj, na poduszce usiąść i po prostu jestem niska. Usiąść na no, wiesz, jesteś niska. Się siedziałam na fotelikach, jako dziecko, byłam za niska. A jak ty miałeś superganem? Dzień dobry! Ale, a jak ja miałam z Mateuszem? Przecież robiąc podretrety, tak, to musiałam... Tak, no to było ciężkie. Aleksandra, jak? Wierzbowska. Wierzbowska. Świetnie przygotowany. Sprawdziłem dzisiaj na Instagramie, ale tak przeczytałem tak, ja powiedziałem Wierzcholeska chyba i ktoś mi inny na YouTubie wyskoczył. Mówię, to jakaś aktorka jest. Ty się podajesz za kogoś innego? Oj. Dzień dobry moi drodzy, witam was na kanale Niech to Szlak. Dzisiaj odcinek z serii Którędy to droga. Przede mną skromna osóbka. Aleksandra Wierzbowska, z którą dzisiaj porozmawiamy o backstage'u wielu wypraw znanych podróżników oraz o jej pasji nie tylko do podróżowania, ale również do dokumentowania. Tak. Bo ja wam tylko zdradzę, że jeśli w tym roku widzieliście jakiekolwiek zdjęcia na Instagramie Supergana, nie wszyscy, albo Waligury, to ona robiła. No, więc... A wiesz, jak my się poznaliśmy? Znaczy, trafiłem na ciebie, bo zrobiłaś ten filmik, jak Supergun szedł przez strumień i siedział i tam sobie nacierał sobie stopy ręczniczkiem. Tak. I wtedy... Kim jest Aleksandra? Dobry początek. Tak, bo on też mało wrzucał i stwierdziłem, że ty pewnie wrzucisz więcej na jego temat wyprawy niż on, więc... Tak. Mimo, że też nie wrzucam zbyt dużo. Tak, masz specyficzny. Zapraszam was na Instagrama Alex Wierzbowski. Alex Wierzbowski. Ukrywa się pod pseudonimem. Ty masz taki właśnie specyficzny Instagram. Taki, tak. Że nie lubisz chyba na nim za często być, nie? Mm-hmm. Tak, najczęściej właśnie w tych momentach, które są najbardziej interesujące, to ja znikam. Czyli właśnie jak jestem w górach, na wyprawach, to chcę mieć to dla siebie, ale wiem, że to jest najbardziej interesujące dla innych. Tylko właśnie staram się znaleźć tą równowagę, ale jest trudno. Czym się zajmujesz na co dzień? Na co dzień zajmuję się fotografią i filmem dokumentalnym. Najbardziej związana jestem z tym światem outdoorowym, wyprawowym, ale też z reporterzem społecznym różnym. A ty jesteś po jakiejś szkole filmowej? Samoukiem jesteś? Tak. Jestem samoukiem. To tak jak ja. A, no proszę. Coś mamy wspólnego. Tak. Co prawda ja miałam pomysł na udanie się do szkoły filmowej, na sztukę operatorską, ale zrozumiałam, że chyba to nie jest droga dla mnie. Chciałam się wszystkiego nauczyć sama i po prostu udałam się w podróż, która mam wrażenie trwa do dziś i gdzieś tam po drodze wszystkiego się uczyłam tak trochę jakąś taką alternatywną drogą. Wcześniej zapytałem się Aleksandry, teraz zapytam się przy was również, więc mnie to nie zaskoczy, ale byłem bardzo ciekaw, jak to się stało, że te dwa światy się skrzyżowały, połączyły, czyli przygoda, bo Aleksandra chodzi po górach, albo chodziła i właśnie chodziła, już teraz nie chodzi, teraz ją wożą, ale chciałbym właśnie wprowadzić nas, bo ty zaczynałaś nie od chodzenia po górach, tylko od wspinaczki. Tak, chociaż w zasadzie zaczynałam od chodzenia po górach, ale w takim sensie bardziej chodzenia po śladach mojego taty. Tak mam wrażenie, że ta podróż, ta moja droga zaczęła się jeszcze przede mną, bo mam takie korzenie w rodzinie związane z górami i właśnie z dokumentowaniem świata. I w te góry zabrał mnie tata, więc je dreptałam za nim od dziecka.
Później już zabierałam się w te góry sama i mniej więcej w wieku 13-14 lat tata mnie zabrał na ściankę wspinaczkową na zajęcia i ja wtedy przepadłam. A to tata się spina, czy on powiedział, mamy godzinkę? Tak. To znaczy mój tata trochę się wspinał, zrobił nawet ze mną kurs asekuracji, więc na tej ścianie bywał, ale wspinał się bardziej jego tata, mój dziadek. Był taternikiem i właśnie stąd ta wielka miłość do Tatr, do gór. Mój tata bardziej chodził po górach i chodzi wciąż, mimo że ma już swoje lata, więc teraz już łagodniej. Ale wspinać się tak naprawdę to chyba zaczęłam właśnie ja, tak w tej rodzinie, przynajmniej tej, która wciąż jest na tym świecie, bo mój dziadek taternik dawno temu odszedł z tego świata okay. I nigdy go niestety nie poznałam. Pozdrawiamy dziadka. Tak, zresztą jest na ścianie, widzowie nie widzą. O. Tak, to właśnie mój dziadek. Nigdy go nie poznałam, a czuję, że jest mi najbliższy, więc tak gdzieś go w tych górach zawsze szukam. To miłe. A powiedz mi, jak zaczęła się, bo ty też powiedziałaś wcześniej przed naszą rozmową, ja też staram się z moimi gośćmi nie za dużo nie rozmawiać, żeby być zaskoczonym tym, co opowiadają, ale Aleksandra się już wygadała o tym, bo zastanawiałem się, jak to się stało, że ona weszła w ten świat ordo-górski i do takich dosyć nietuzinkowych podróżników, o których głośno jest na świecie. Mhm. Którzy dokonują rzeczy po raz pierwszy, jak przejście jakichś tam szlaków czy dystansów. Tak. To jest dobre pytanie. I chyba wciąż szukam odpowiedzi. Z jednej strony to może się wydawać właśnie niebywałe, a z drugiej to jest dość naturalne dla mnie, bo ja wspinając się byłam w tym środowisku wspinaczkowym, później zaczęłam wyjeżdżać sama, nie tylko górsko, ale też właśnie rowerowo, długodystansowo, trochę pieszo i miałam tą potrzebę ogromną dokumentacji i dokumentowałam najpierw właśnie moje środowisko, moich znajomych, później coś zaczęłam robić na zawodach wspinaczkowych dla różnych firm. I tak naprawdę dokumentowanie innych wypraw wyszło troszkę tak jakby z, może nie przypadku, może to nie był przypadek, ale po prostu zostałam zaproszona do dokumentacji wyprawy Projekt Armenia. To była wyprawa, która zakładała otwieranie nowych dróg wspinaczkowych, nowego rejonu tak naprawdę w Armenii, na nietkniętych ścianach. I zostałam zaproszona ze względu na to, co robię. Byłam obserwowana przez jakiś tam czas przez lidera. A później wracając z tego projektu, będąc na Islandii, to też są długie opowieści. Akurat tak się zdarzyło, że Łukasz kończył swoje przejście Islandii zimą. I ja wtedy byłam freelancerem, pracowałam dla takiej gazety Reykjavik Grapevine i robiłam dla nich reportaż społeczny, dużo zdjęć. Ale wyglądałaś, że miała 16 lat, nie? Tak, tak, często to słyszę, dlatego mało kto mnie bierze na poważnie. Szczególnie jak się odezwę, no to już w ogóle dopełnia. Aniołek taki. Tak, i w zasadzie zagadałam Łukasza, pomyślałam, Łukasz, czy mogłabym z tobą porozmawiać, przeprowadzić wywiad, zapytać cię o ten marsz. I spotkaliśmy się z Łukaszem i tak naprawdę on później, idąc przez góry Polski, właśnie potrzebował ludzi, którzy mogliby go fotografować. I ja byłam jedną z tych osób, które podjechały kilka razy. Tak się spotkaliśmy jakoś właśnie internetowo. Znaczy wirtualnie, wirtualnie, tak, tak. Teraz tak. Się widzimy po raz pierwszy na oczy. To prawda. Jest niższa niż mi się wydawało. Nie, no to nie, żartuję, nie. Przy Łukaszu jak stoi, to jakby trudno być wyższym. To prawda, no na szczęście. Wolę być niższa niż on. To, ja też wolałabym być niższy niż on, on ogromny jest. Tak, tak. No a chyba Mateusz jest jeszcze wyższy. No i właśnie później przyszedł Mateusz, bo najpierw był Łukasz i tak naprawdę to z nim. I ten projekt Armenia, ale też Łukasz to były takie pierwsze chwile, gdy w jakiś sposób dokumentowałam czyjąś wyprawę, bo zazwyczaj tam jakieś swoje. Czy Łukasza
jakby spotkałaś się z nim już po wyprawie, czy przed jego wyprawą w Reykjaviku, a później gdzieś tam podjechałaś na trasę i go tam zrobiłaś mu zdjęcia, bo ja nie wiem. Wiesz co, nie, ja spotkałam się z Łukaszem po wyprawie przez Islandię. Tak. Tak, on całą tę wyprawę dokumentował sam. Zresztą... Okej, a spotykałaś się z nim podczas tego zimowego przejścia. Gór Polski. I tak samo. On tam ten jeden dzień też z Mateuszem szedł. Tak. I z Magdą Lasoto. Tak. I wszyscy się... Tak. Wtedy jeszcze Mateusza nie znałam. Co prawda gdzieś tam mniej więcej miałam świadomość, kim jest, ale poznałam go dopiero właśnie teraz podczas Morskich Opowieści. I teraz kolejne wprowadzenie, ponieważ Mateusz właśnie skończył niedawno, kilka dosłownie dni temu, swój drugi projekt kolejny polski, czyli najpierw była wzdłuż od źródeł, jak to się nazywa? Źródeł Wisły. Czekaj, Szlak Wisła. Mamy tutaj książkę do podpowiedzi. A teraz jesienią szedł wzdłuż polskiego wybrzeża, jakby robiąc nie kontynuację, ale jakby kontynuację projektu jakby. Bo tak, w jakiś sposób tak. I nasza bohaterka towarzyszyła mu jako cichy obserwator i robiła dokumentację jego wyprawy. Tak było. Potwierdzam. Jak jest nad morzem jesienią? No, różnie bywa. Płasko na pewno. Ja jestem właśnie osobą, nie z góry, ale sercem i duchem. I to był mój pierwszy projekt niezwiązany z górami. Tak zupełnie. Więc to była taka nowa przestrzeń, ale na pewno jesień jest, mimo że ten wrzesień wcale nie był tak spokojny, bo to jeszcze były takie dni bardzo pięknej pogody i mieliśmy doświadczenie tego tłumu bardzo nieprzyjemnego dla nas introwertyków, ale jesień nad morzem jest piękna, jest bardzo spokojna i wymagająca też, szczególnie dla sprzętu. Tak, no bo tam piasek i tak dalej, nie? Więc jakby trzeba uważać. Mm-hmm. A ty jeszcze z tego, co zaobserwowałam na Instagramie, spędzałaś tam noce w namiocie na plaży. Tak. W zasadzie nie wszystkie, bo nie wszystkie spędzaliśmy w namiocie, ale dużą część tak. I w zasadzie spałam tam, gdzie Mateusz. Rozbijałam się obok jego namiotu, żeby też... łapać te wszystkie chwile. Jak on wstaje i przeciąga przy wschodzie słońca. Tak, dokładnie. I przy zachodzie, więc ja byłam tak blisko, na ile mogę być. No i tak. A jak planowaliście te swoje spotkania? Bo, ty nie szłaś z nim przez cały... Znaczy, bo to byłoby, nie byłoby przejście Mateusza, tylko byłoby wasze przejście. Ty tam po prostu pojawiałaś się na punktach i to było tak, że planowaliście dużo wcześniej, dzień wcześniej, że tutaj chyba fajna jest wydma i tutaj się spotkajmy, czy po prostu tu mogę podjechać samochodem, więc tam na ciebie czekała? To było różnie, bo tak naprawdę na samym początku założenie było takie, że ja pojawiam się na mniej więcej 2 do 4 dni w tygodniu. Ile to już szedł? Zdaje mi się, że 30, nie wiem, czy 35, 30 ileś, bo przyznam szczerze, że dla mnie to nawet jak zakończył marsz, no to my jeszcze mieliśmy dni zdjęciowe. Tak, bo tam przyjeżdżała was telewizja No więc tak naprawdę ja już nie wiem, ja wciąż tak, niby ten marsz się skończył, ale dla mnie to jest początek pracy, bo ja przy tym teraz siedzę, wiesz jak wygląda postprodukcja. Wszystkim się wydaje, że to jest takie fajne, bo chodzisz po górach i kręcisz film, a później tak naprawdę więcej czasu spędzasz pod komputerem. Dokładnie nie? Tak. No ja teraz przynajmniej do końca grudnia mam deadline'y, więc muszę się wyrobić. Ale to tak, no to 2 razy dłużej będę siedzieć przy komputerze tak naprawdę. Ale wracając do pytania, które zaraz zgubię, to tak, no zamysł był taki, że gdzieś tam dojeżdżam, ale rzeczywiście byłam w zasadzie codziennie, oprócz chyba 2 dni, gdy był gdzieś tam jakiś rest. No i my się umawialiśmy najczęściej w zasadzie każdego dnia na bieżąco, mimo że czasem też z wyprzedzeniem sprawdzaliśmy mniej więcej, jakie będą przestrzenie, lokacje, ale często było też tak, że Mateusz szedł i coś go bardzo zachwycało i wtedy mówił: Ola, słuchaj, jestem tu i tu. I podjedź, no i ja podjeżdżałam tam, gdzie też się dało, często musiałam podjechać, a potem brać ten sprzęt i gdzieś tam maszerować. I się gdzieś spotykaliśmy. Bywało też tak, że ja maszerowałam z Mateuszem
jakiś czas i potem musiałam wrócić do samochodu. Więc tak, tak to wyglądało. My też nie wiedzieliśmy, czy uda i jak mamy to wszystko zrobić właśnie logistycznie, bo to zdawało się na początku być czymś dość skomplikowanym, ale potem się jakoś tak dograliśmy po prostu. A powiedz mi, od samego początku mieliście koncepcję filmu? Widzieliście, jak to ma być kręcone, zmontowane, czy tak trochę na gorącą wodę się, znaczy na głęboko, na gorącą wodę się rzuciliście. Żeby chociaż Bałtyk był gorący. No wiesz co? Tak i nie, bo z jednej strony, bo to też nie tak, że my robiliśmy tam jeden film. Tak naprawdę ilość tych założeń filmowych i też fotograficznych no, była ogromna, bo z jednej strony mieliśmy TVN, czyli cotygodniowe odcinki. Tak. A to było bardzo dużo pracy, jak się okazało. Naprawdę? Ogrom pracy. Na zdjęcie wyglądało, jakbyście siedzieli sobie w skrzynce tam gdzieś na plaży. Tak, ale to trzeba właśnie było zaplanować, były scenariusze, trzeba było gdzieś pojechać, zaplanować to w całym dniu, żeby potem jeszcze Mateusz miał czas, żeby wyrobić ten dystans. Tak, a przecież jak na przykład byliśmy w pięknym miejscu i mieliśmy te nagranie dla TVN-u, no to jednak chciałam zrobić jeszcze przebitki dla nas, jeszcze przebitki dla TVN-u, a one były bardziej reporterskie, ja chciałam filmowe. Też TVN chciał, żebyśmy w jakichś tam innych rozdzielczościach i tak dalej nagrywali, więc po prostu no, to była masa pracy i mieliśmy oczywiście też założenie naszego filmu. Bardziej to będzie taki krótki film, to nie będzie cały dokument z wyprawy, no plus reklamy dla sponsorów. Więc oczywiście ja to miałam wszystko rozpisane, ja miałam zamysł, ale z drugiej strony musiałam być otwarta, bo zresztą to jest jednak dokument, to jest wyprawa, więc nie można zaplanować, co będzie się działo i nie chciałam też reżyserować aż tak, no tak, tak. Jakby tych zdarzeń, bo to też nie o to chodzi. Więc tak, no, pewnie to zależy od człowieka. Ja raczej jestem bliższa też właśnie twojej wersji, bo z jednej strony tak, mam jakby pewien scenariusz, mam rozpisane ujęcia, wiem czego chcę, co chcę, żeby było zawarte w filmie. Mniej więcej jakby widzę to w głowie, ale myślę, że zamykanie się też na to, co nas zainspiruje, jak to też się w nas przeobraża ze względu na to, co przeżywamy. No to był jednak ponad miesiąc tej wędrówki i ja też przez to, co widziałam, te kolory też Bałtyku, też pewne melodie i dźwięk, szum, ale też utwory, których słuchaliśmy, bo czasem też pojawiała się muzyka, to naprawdę strasznie przeobraziło jakieś moje zamierzenia. I myślę, że to końcowy efekt będzie zupełnie inny, ale ważne, żeby go czuć. A ty podróżowałaś kiedyś sama? Tak, ja głównie podróżuję sama. Naprawdę? Tak. Tak, wolisz w pojedynkę? Zdecydowanie. Tak. A też wtedy realizujesz jakieś filmy dla siebie, czy tak podróżujesz i jeżdżasz w góry, czy tam wyjeżdżasz na Islandię, to jednak wtedy jakby to jest ten czas dla ciebie, że jakby. Bo twoja praca jest też twoją pasją, więc tak, łatwo jest to. Czy to. Ja wiem, znam odpowiedź, bo nurtuje mnie, ale jestem ciekaw, jaka jest twoja odpowiedź. Czy to jest szczęście, czy nieszczęście? Zamienić pracę. Tak. Dla mnie jeszcze szczęście. Myślę, że rzeczywiście można się wypalić, bo jednak jest ta presja. Często też niestety nie mamy aż takiej wolności twórczej. Zależy od projektu, ale często jest jednak w głowie ta świadomość, że trzeba coś zrobić pod klienta i jakby wtedy czuć jakieś ograniczenia, chciałoby się inaczej, ale jednak najważniejszy jest klient, ale w takich projektach, w jakich ja miałam okazję uczestniczyć, mam na tyle duże szczęście, że jest po pierwsze duże zaufanie właśnie tych klientów, jak i też ogromna przestrzeń twórcza. Właśnie jestem ciekaw, jaka jest twoja stylistyka, bo przyznam się, że nie widziałem filmów wykonanych przez ciebie. Domyślam się, że jest... Że jest? Jakoś tak, wydaje mi się, że jest taka... szukam pozytywne... Nie, chodzi o to, że kojarzymy się z czymś takim... senno-romantycznym. Oniryczne. O, może tak. Wiesz co? Czy cięcie ostre, mocna musa? Nie, właśnie, tak.
Ona jest, myślę, że idziesz w dobrym kierunku, przynajmniej ja tak to czuję. Co prawda te trudności, o których mówisz, ze znalezieniem jakichś tam moich prac filmowych, wynikają też z tego, że ja wyczyściłam internet jak mogłam, okay. Bo właśnie nie czułam, że rezonuję z tym, co robiłam wcześniej i też się uczyłam, bo ja przede wszystkim byłam fotografem i głównie zajmowałam się fotografią i też jakby te wszystkie formy filmowe bardzo często gdzieś tam chowałam w szufladach, a jak już coś tam wypłynęło, no to ja nie czułam, że to jest wciąż to, więc wyczyściłam jak mogłam internet, ale się okazuje, że tam można bardzo dużo różnych rzeczy znaleźć. Można co prawda znaleźć trochę tych filmów, kilka dla Fjorda Nansena, które kręciliśmy po Armenii, na mojej stronie internetowej w zakładce, która pewnie jest gdzieś prawie niewidoczna, bo jeszcze nie naprawiłam tej strony. Ale... jest prawie niewidoczna, bo ukryłam to. Tak, ale nadchodzi nowe, że tak powiem, więc ale właśnie... Po piachu, tak. Natomiast też w fotografii staram się iść w taką stronę oniryczną. No właśnie tak, bo właśnie twoje zdjęcia są takie właśnie... Takie dziwne, rozmyte. Rozmyte, za mgłą, za jakimś takim... Nie, spoko, bo tak. To jest... Masz swój styl i to jakby się ceni. No, wiesz, ja mam... Ja odkryłem pewnego dnia glitche czy jakieś takie ten i nagle wrzucałem do filmów te glitche i teraz na przykład uczę się ich, od nich odchodzić i żeby było tego jak najmniej na przykład, nie? Patrzę na swoje filmy z przejścia GSB, które wypuszczałem rok temu i tak sobie myślę, jakbym zrobił teraz trochę to inaczej. No dokładnie, ja to samo poczułam, bo my się przeobrażamy też, to jest ta, myślę, to jest piękne, to jest ta droga. My ale ja się prostu... nie wstydzę, bo ja właśnie, wiesz co, nie masz czego. Znaczy, nie, mam, no oczywiście, że mam, tylko że też nie ja też nie jestem profesjonalnym filmowcem. Ja to robię przy okazji i to jest jakby ta moja jakby pasja, ale tak naprawdę może być tak, że kiedyś będę mówił, o Boże, to było, tylko że to też jest moja droga, w sensie i jakby, jakby dosłownie i przenośni, czyli po prostu rozwój, nie? I jakby tutaj, to mnie jakby też interesuje, nie? Że w którymś momencie sobie obejrzę te swoje filmy za 5-10 lat i powiem sobie, okej, okay, słabe, ale widzę jaka jest zmiana, nie? Tak. Znaczy, no ja nie usuwam z dysków zewnętrznych, więc sobie mogę zobaczyć, ale ja bardzo często siebie... Mam takie bardzo dziwne podejście, może nie zaprzeczania sobie, ale mam coś takiego w sobie, że... Perfekcjonalistka. Tak. I zawsze jest, może być lepiej. Zawsze może być lepiej. Dlatego ja nigdy nie jestem zadowolona. Ja nigdy nie jestem zadowolona. To jest straszne. No ja teraz wróciłam właśnie z tego Bałtyku, no i... Ja dałam z siebie tyle, ile mogłam i więcej. A Mateusz brzydko wyglądał. I mamy tutaj odpowiedź. I trudno, tego się musimy naprawić. No, może jakąś maskę albo... Wydaje mi się, że perfekcjonizm jest jakby fajny, no bo jakby dążymy do... Nie spoczywamy na laurach, szukamy lepszych rozwiązań, rozwijamy się i to jest super, ale z drugiej strony wydaje mi się, że może być też przeszkodą, bo możemy często nie chcieć czegoś publikować w tym przypadku, albo na przykład robić, bo uważamy, że jesteśmy jeszcze na nieodpowiednim poziomie, a zauważyłem, że chyba najlepszym doświadczeniem i najfajniejszą to jest robienie, nie? Że widzowie też nie wiedzą, jaki ten film ma być. Ja go później potnę, zostawię tylko siebie i będę zadowolony, więc... A powiedz mi, najtrudniejszy projekt, taki właśnie górsko-filmowy, który wykonywałaś, bo było ich trochę, czy były tak naprawdę trzy? To znaczy dla czyjeś, że tak powiem, dokumentacja wyprawy z zewnątrz, no? To tak, to były te trzy, ale... a wcześniej jakby swoje, głównie się skupiałam na swoich. A bo Łukasza też kręciłaś? Czy robiłaś mu tylko zdjęcia? Nie, ja tylko zdjęcia robiłam Łukaszowi. Okay. Tak, tylko fotograficznie. W ruchu on. Ale w ogóle powiem ci, że tak wiesz, ja też robiłem wtedy swoje przejście i zastanawiałem się właśnie, jak on tak ładne zdjęcia robi, bo jakby nie wyglądał mi na osobę, która właśnie stawia statyw, cofa się i sobie, znaczy, że robi zdjęcia, robi ładne i tak podejrzewałem, że czasem ktoś z nimi się tam pojawia i robi i proszę. Już. Chociaż z Islandii przywiózł wspaniałe zdjęcia i zdaje się, że na niektórych jest i on.
A wykonywał wszystkie sam. No tak, bo Mateusz też jakby jak szedł pustynię tam w Mongolii, to też mówił, że tam jakby robił z telefonu, znaczy wyzwalał zdjęcie w aparacie przy pomocy telefonu. Przez Bluetootha, tak, nie? I zresztą zrobił fenomenalne zdjęcia. Jedno z tych zdjęć znalazło się na okładce Kontynentów i myślę, że to jedno z jego najlepszych zdjęć. Okay. A właśnie zrobił je sam. No teraz rozumiem, że to jest tak, że idziesz wyprawę, potem możesz zrobić kilka przebitek przed albo po tak naprawdę. Mhm. Albo nawet czasem w trakcie, ale właśnie tak, że on tam gdzieś siedzi, tutaj kamera tak jakoś tak podjeżdża, albo ten, tak, to jest, czy nawet podjeżdża samochód i on pakuje, bo on tam za pierwszym razem chyba tą swoją wyprawę przerwał, czy coś tam naprawił, rozchorował się, miał... Ale to mówisz o Boliwii. Czy o czym? Nie, czekaj. Pustynię, jak przychodził mu pustynię w... Mówisz o Gobi? Gobi, tak. I on tam miał takie akcje, że chyba wyruszył pierwszy raz i się rozchorował i przyjechał po niego samochód i go zabrał. Takie mam... Bo muszę to sprawdzić w internecie. Opowiadał mi trochę, ale kurczę, tak, nie. Bo później, a później złamał nogę, złamał nogę jeszcze. Ale, tak, ale to było już w Boliwii. W Boliwii, tak, okej. Okay. To może to było w Boliwii, on tam jakby też miał już ten... Bo on dwukrotnie wtedy, po raz drugi, bo przeszedł tę trasę, a potem wrócił nagrać dokument z Aliną. I właśnie wtedy dwukrotnie był ściągany, to chyba wtedy. No właśnie. Tak, to czasem... Jak tak to telewizja kłamie? Tak. Czego używasz? Wiesz co, do fotografii używam Canona 5D Mark IV. Mark IV? Już się starałam się rozpolszczyć, ale to jest taka naleciałość. Marek IV, rozpolszczyć. O nie, nie wyszło. A teraz kręciłam Blackmagiciem 4K. Więc to, wiesz, ale z drugiej strony... No muszę nosić dwa razy więcej sprzętu, dlatego ja wyglądałam jak wielbłąd właśnie nad tym Bałtykiem. I po prostu no to jest dużo więcej pracy, ale jednak to jest już kamera, więc to jest zupełnie inna plastyka obrazu i bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że to będzie widać. No na pewno, wydaje mi się, że więcej te sprzętu niż... Mów za siebie! Nie, masz rację. Ja na przykład z drugiej strony mam teraz tak, że odciążam swój sprzęt, nie? W sensie, że mam tutaj ten, ale mam też mniejszy aparat, który kręcę i jakby dojrzałam do tego momentu, że... znaczy, ja w ogóle jakby wiesz, inaczej w ogóle robię to, nie? Bo ja to sam noszę, sam kręcę i tak dalej. Więc gdzieś tam... Mi też nikt nie nosi. Co? Mi też nikt nie nosi. No tak, tak, tak. Niestety. A nie chcesz mieć takiego wózeczka? Takiego... Albo kulek? Ale powiedz mi, który właściwie projekt był trudniejszy? Letni na piachu, czy zimowy na śniegu? Wiesz co? Bo ty tam u Łukasza się pojawiałaś kilka razy, nie? Bo tak, to... tak, tak. Ja bym w ogóle nie porównywałabym. No właśnie, tak, bo tutaj cały czas byłaś jakby na w projekcie byłaś jakby. Ale może ewentualnie, bo w Armenii miałam i film, i fotografię, i w zasadzie dwa miesiące wiszenia na No właśnie, na bo tam, się, bo tak, tam jeszcze tak. Oprócz tego, że się, no, że musiałaś wspiąć się albo zjechać na linię tak. I odchylać ten. To. Tak, no wróciłam z chorym kręgosłupem. Ale ja myślę, że to i tak jakby po prostu ja się zawsze obciążam od lat. Zresztą jestem bardzo mała, jak widać, a noszę więcej. Bo nikt mi, nie mam nikogo, kto mógłby ponieść. Tak, więc wydaje mi się, ale to też trudno porównać, bo Armenia była niezwykle wymagająca, bo to jednak była wyprawa eksploracyjna. My byliśmy tam dość odizolowani od cywilizacji. Mieszkaliśmy w base campie na takim jakby szczycie wielkiego klifu i właśnie na nim operowaliśmy, więc jakby byliśmy tutaj, a on był pod nami i on sięgał nawet 400 metrów wysokości. I tam nikt nigdy się nie wspinał i my dopiero jakby odkrywaliśmy potencjał tego miejsca, musieliśmy czyścić ścianę, więc to były tygodnie tak naprawdę czyszczenia. Odpadały ogromne bloki skalne, a później jakby tworzenie tych linii, stworzyliśmy 20 chyba dwie drogi, ile dobrze pamiętam, kilka sektorów. I ja w zasadzie musiałam operować właśnie, co prawda wtedy pracowałam tylko na Canonie 5D, no bo trudno by było jeszcze mieć kamerę.
gdzieś tam obok, więc po prostu nagrywałam filmy i robiłam zdjęcia na tym samym sprzęcie. Natomiast tak, no to były po prostu no, trochę jak praca na wysokościach, no wiesz, po prostu tak, na dwa miesiące, no właśnie tak, słyszałam, że masz jakieś tam wspomnienia, doświadczenia, więc to było niezwykle wymagające, bo też był najpierw ogromny upał, później straszny mróz. To, A powiedz mi, jakby miałaś drugą... sąsiednią linę, w sensie jakby tam, no nie wiem, jak to robiłaś, że byłaś na ich wysokości, albo wyżej, albo coś tam, czy... Tak, zupełnie na osobnych linach właśnie. No wiem, ale to było tak, że dało się na tą górę wejść od góry i rzucałaś sobie wędkę, czy... Tak, my w większości wchodziliśmy na tę ścianę, głównie po prostu opuszczaliśmy się. Okej. Tak, głównie operowaliśmy od góry, no ale później już też od dołu, też sprawdzając drogi i tak dalej, ale głównie tak, zakładaliśmy stanowiska i po prostu się opuszczaliśmy, żeby w ogóle zobaczyć, co to jest, jak to wygląda. No czy bo się jakby, da? Tak, czy się da. Bo często właśnie bywało tak, że się nie dało i musieliśmy zmieniać lokacje, bo po prostu no, pięknie wyglądały te ściany, ale jak zapukaliśmy, to okay. Niekoniecznie. To zginął? Się. Tym razem nie. Zastanawiałaś się. Zastanawiam się, czy dobrze pamiętam. Nie, ale było kilka takich niebezpiecznych sytuacji. W ogóle jakby, no ekstra, mimo że zachowywaliśmy wszelkie standardy no tak, bezpieczeństwa, ale to jest eksploracja i to jakby trudno wszystko przewidzieć. No ale z drugiej strony ten Bałtyk niby po płaskim, ale pod względem filmowym było zupełnie okay. Inne. Moi widzowie jeszcze nie mieli okazji obejrzeć mojej drogi wzdłuż Bałtyku, ale czułem, no jakby to było dla mnie jakby zupełnie inna podróż, nie? W sensie, że nawet nie w głąb, nie mogłem jakoś za daleko wejść w głąb siebie nawet podczas tej podróży, bo jakoś tak była, nie wiem, jakby przez cały czas, to, że cały czas miałem, nie przez całą drogę nawet, ale... Mówisz o szumie? Szumy tak zrobiło momentami, że... Tak, to potrafi zniszczyć człowieka, to tak. Jest niesamowite. Ja po prostu pierwszy raz używałem słuchawek i puszczałem sobie muzykę, bo ten szum po prostu... raz, że wiatr, a dwa, że szum sprawiał, że po prostu no nie wiem, głowa mnie nie bolała, ale czułem taki jakiś, że on mi zabiera mi siły tak naprawdę. Tak, to jest niezwykłe, bo ja też wcześniej jeszcze zanim poznałam Mateusza, co prawda ja nie szłam całego szlaku, ale bywałam nad morzem, przechodziłam jakieś tam fragmenty i po kilku dniach ten szum to rzeczywiście, to jest niezwykłe, no niby go nie widać, jakby no dźwięk, a jednak potrafi tak odebrać siły. No i ja co prawda teraz, no podczas tego projektu, ja nie miałam tego typu doświadczeń szczególnie, bo rzeczywiście nie szłam tak jak Mateusz, wiem tylko, że on w jakiś sposób czuł te emocje, ale pod względem też, pod względem może nie... Napiję się. Nie chcę powiedzieć, że... padło mi takie bardzo ładne słowo, mogłabym zabrzmieć inteligentnie, ale cóż... Zabrzmi po prostu. Jesteśmy niedaleko Pragi, więc możesz tutaj, wiesz, rzucić mięsem. Ten krajobraz jest dość... No nie jest nużący, ale jest dość monotonny. I jednak... przez miesiąc filmować człowieka, który idzie w... No właśnie, to, co ja odczułem, że jest mało alternatyw, bo po pierwsze nie możesz go zrobić z lewej strony, bo jest woda, nie wejdziesz tam, nie? Masz go cały czas od przodu, od boku albo od prawej strony. I tak naprawdę masz cały czas, jak od prawej strony, to masz cały czas, no ile można nakręcić osoby, która idzie na tle horyzontu, tak, no jakby. Tak, i no i jakby ciągle te zachowane wschody, jakby no jest to piękne, ale mniej więcej wiemy, czego się spodziewać. Prawda? I co prawda, to może też się zmienia. Właśnie to była... Znaczy ta plaża, w ogóle to jest niesamowite, że te plaże są zupełnie... To nie jest tak, że nam się dla części z was, którzy byli na przykład we Władysławowie albo w Łebie na plaży, nam się wydaje, że całe morze jest takie, a ono jest... Co parę kilometrów się zmienia, nie? Tak, nie? Tak, jest, tak, tak. Bardziej zbita ta plaża, bardziej jakaś taka porośnięta, tutaj jakaś dzika plaża z jakimiś konarami, z jakimiś trupami zwierząt wywalonymi przez... Ja chyba fokę znalazłem nawet martwą.
Tylko taka była jakaś taka rozkładająca się i tak, ale... To zgłosiłeś to? Kurczę, nie. A to dzwoni. No, chyba powinno się zgłaszać. Wiesz co, widzisz, my byliśmy, mieliśmy spotkania z różnymi mądrymi ludźmi. Wiesz, ja nie miałem, więc nikt mi nie powiedział, żeby zgłaszać fokę. Tylko niestety, co też może być zaskakujące, bo tak naprawdę to nie była żadna wyprawa, to był bardziej taki... A w ogóle niesamowite jest to, że my rozmawiamy o wyprawie Mateusza. A Mateusz tak, tam siedzi, ja już nie muszę nic mówić. No tak, to prawda, już wszystko powiemy za niego. Ale z drugiej strony właśnie, co chciałam powiedzieć, że no, bo był to bardziej projekt edukacyjny. Miały mu właśnie na celu zwiększenie świadomości, rozmowy z ludźmi, którzy wiedzą więcej niż my. Bardziej słuchaliśmy. Z tym, że ja z tej perspektywy... Play. Niestety, czyli coś w tym jest, dobrze. Znaczy bardziej... Mateusz też udawał taki o czym on mówi? Albo głodny już jestem. O Boże. Nogi mi bolą. No niestety to tak... Przepraszam, Mateuszu. O rety. No wyglądało... Może będziesz miał okazję kiedyś się wytłumaczyć. A jej już nigdy nie zatrudnisz. W kopalcie. No inaczej. Droga jesteś? To zależy. Dla chłopaka na pewno, ale... Nie, ale na przykład... Nie, dobra, nie będzie tego pytania. Jak chcecie się dowiedzieć, ile kosztuje współpraca? Cenisz się jak profesjonalista już? Bo jesteś profesjonalistą. To zależy. Wiesz co, ja nawet nie wiem, ile biorą inni za bardzo. No, ale jakoś trzeba żyć. Nie, sukienki kosztują. A masz teraz masz w planach jakąś swoją własną wyprawę? Tak, w ogóle nie dokończyłam myśli. Przychichoczesz i... Dobra, to dokończ myśl. A ja sobie tutaj... Czekaj, sobie zapiszę pytanie, żebym nie zapomniał. O rety, wiesz, ja mam już tyle myśli w głowie. Dążyłam do tego, że co może być ciekawe, a nie musi, najwyżej wytniesz. Właśnie z perspektywy mojej, jako fotografy, operatora, kierowcy i wszystkich ról, którymi byłam podczas Morskich Opowieści, to ja naprawdę niewiele pamiętam. To, nie, w sensie... A czy wiesz co, jakby, ja, znaczy tak chciałam powiedzieć, że wiesz, jakby to niedobrze, ale żartując, a serio, na serio mówiąc, to wydaje mi się, że jak się z osobą, która patrzy przez pryzmat, przez okienko aparatu, to w ogóle często jest tak, że się, ja robiłem takie filmy, vlogi dokumentalne z festiwali, na których byłem i powiem szczerze, że byłem na spektaklach, których pamiętałem tylko jakby, wiesz, skupiałem się na obrazku i jak, tak czułem, że łapię koncepcję, ale nie byłem w tym spektaklu, ja go nie śledziłem, ja po prostu okej, tutaj z tej strony podejdę i tak dalej. Ja to rozumiem, to nie było też twoje zadanie, nie? Że to, tak, że to... to znaczy nawet, bo to było interesujące, z tym, że ja nie miałam przestrzeni w głowie, bo ja po prostu musiałam jeszcze jako jedna osoba, musiałam obsługiwać i zooma, wiesz, i dźwięk, i to i jeszcze tu zrobić zdjęcie i sprawdzić, czy to się na pewno nagrywa, czy to jest okej, jak światło i tak naprawdę w ogóle nie miałam zupełnie na to przestrzeni, a przy okazji jak już tam Dominik Szczepański, który obsługiwał jakby stronę pisemną tej całej wyprawy, wszyscy myślą, że to Mateusz tak pięknie Mateusz pisze. Mateusz to wyznał taki duch. A on że, tylko tak. I tam się uśmiechał do zdjęcia. Tak, a to Dominik właśnie fantastycznie pisał teksty, których co prawda ja nie miałam czasu czytać w ogóle. Ja nie miałam siły. Próbowałam coś przeczytać i zasypiałam w namiocie, więc ja naprawdę niewiele wiem. To leniuszkiem jesteś. Tak. Nie, żartuję, ale widzisz, teraz ja miałam jakieś pytanie w trakcie, jak mówiłaś. Coś o świetle. Nie, bo coś tak ci się... Tak. Ale tam było coś... Dobra, może mi się zaraz przypomni. Tak, napisz się, ja sobie pomyślę. Tutaj dam świerszcze. Projekt, który ty byś chciała zrealizować. Jakbyś miała. Masz jakieś marzenia, bo coś ci chodzi po głowie, czy chciałabyś z kimś taki projekt zrealizować? Na przykład, żeby do ciebie tam jakiś himalista przyszedł i powiedział: słuchaj, muszę mieć tutaj, jak wchodzę na K2 i pójdziesz ze mną.
Wiesz co? Tak, ja przede wszystkim mam swoje projekty. Zawsze je miałam w głowie i mam ich bardzo dużo. Nie starczy na to życie bez wątpienia, niestety. I co prawda już mam 3 mniej więcej wstępnie ustalone na przyszły rok. Nie, trochę moje, nie do końca bardziej jestem zaproszona do dokumentacji, więc staram się gdzieś przestrzeń na siebie znaleźć. Tak, mam projekt, nad którym pracuję już w sumie długo. Pandemia też dużo zmieniła. Tylko nie do końca mogę jeszcze go zdradzić. Nie. Tak, na pewno mam bardzo dużo, ale też wiesz... A czy to będzie jakiś taki projekt podróżniczy, czy już tak jakby to jest stacjonarny? Nie. Wiesz co, ja tak naprawdę... Bo ja głównie byłam w drodze i ja tutaj jestem w Polsce trochę tak i z przypadku i z nie od listopada, zasiedziałam się bardzo, ale ja raczej nie jestem zupełnie stacjonarna. Nawet będąc w Polsce, mnie tutaj w Warszawie to prawie nie ma. Zgadza się. Jakby musiałam prosić, żeby przyjechała tutaj. Tak, w nocy pędziłam. W sumie miałem bliżej z Wrocławia tam, gdzie była, niż, niż tutaj. No. No właśnie. Ale chciałem przy tym biurku zrobić, z tym imadłem. Tak, więc jakby tych projektów mam dużo. Będą to projekty podróżnicze bez wątpienia, wyprawowe. Też chcę znowu powrócić do wspinania wielkościanowego już bardziej, więc to na pewno będą góry wysokie. Ale wiesz, ja też mam... dużą potrzebę opowiadania bardziej reportażowego. Mhm. I też od wielu, wielu lat jest we mnie taka potrzeba, aby pojechać w tereny konfliktów, aby opowiadać o takich przemilczanych rzeczach, co zresztą próbowałam robić gdzieś tam wcześniej. Pracowałam trochę właśnie z uchodźcami i też z osobami bezdomnymi na Islandii. Natomiast bardzo mam dużą taką potrzebę, żeby właśnie reportażowo opowiadać o tym świecie i ja też widzę, że ja siebie bardzo przeobrażam, jakby sama w sobie widzę duże zmiany, bo jeszcze kilka lat temu taką ogromną gdzieś tam fascynacją były dla mnie podróże typu wsiadam na rower, jedę z Alaski do Argentyny i czytam po prostu jeszcze po świecie. Tak zrobiłaś? Wiesz co, wsiadłam na rower, przyjechałam w Bałkany przygotowawczo, a potem już pomyślałam, ja nie chcę jechać z Alaski do Argentyny. Znaczy, bardzo mi się podobały te Bałkany, były fantastyczną przygodą kilkumiesięczną. Z Nicole Kowalik jechałam z moją koleżanką, ale wiesz co, ja zrozumiałam, że to nie są podróże dla mnie. Takie trochę... Ale za długie, czy za... Nie w takim sensie, tylko ja bardzo lubię mieć wyznaczony cel, co prawda wtedy miałam, i Alaska Argentyna to też byłby cel, ale bardziej wolę coś nawet, może nie krótszego, rozumiem, czy dłuższego, ale bardziej skondensowanego, żeby mieć jakiś sens. Jedę na przykład gdzieś tam w dane miejsce, robię reportaż o tym, albo zrobię to i tamto, ale nie, nie chcę samo być... Takie... No, tak, się jadę gdzieś tam, nie wiadomo, w sumie. Rozumiem, bo to myślę, że w którymś momencie, że raz, dwa, może być to fajne, ale w którymś momencie łapiesz się na tym, że to jest kolejne po prostu pokonywanie kilometrów i to nic jakby nic nie wnosi. Dokładnie, nie? Tak. Też, ja też właśnie mam dużą potrzebę świadomego podróżowania, dlatego ja nie muszę zaliczać, brzydkie słowa, ale nie muszę podróżować do wszystkich miejsc na świecie. Ja nawet czasem wolę wrócić i poszerzyć swoją perspektywę, przeczytać więcej, dowiedzieć się więcej, nauczyć się dialektu, wrócić i zrozumieć, niż liczyć na przykład ta moda na liczenie, w ilu krajach byliśmy, czy chwalenie się właśnie na... Ile kilometrów zrobiliśmy. Tak, no jakby to zupełnie nie jest w moim typie i ja naprawdę bardzo się przeobraziłam i to już mnie nie pociąga. Właśnie nie pociąga mnie idea, że pakuję sobie plecak i ruszam stopem i jadę. I zobaczmy, to powiem ci, że to widać to nawet u Globe Story na przykład, która jakby jak zaczynała swoją przygodę z podróżniczym blogiem, to tak... Znaczy zawsze był tam jakiś historia, ale była taka bardziej może taki przewodnik po danym miejscach, a teraz na przykład jest tak, że oni już reportaże robią, tak, nie? Tak, tak. Samo Kamila Kielar, z którą rozmawiałam, też mówi, że ona już jakby... Samo podróżowanie też jej już nie wystarcza, że ona musi jakieś, może dlatego, że jest pod dziennikarstwie, szuka jakiegoś tematu, nie? Żeby później przyjechać z tej podróży z jakimś dodatkowym, zyskać coś więcej, nie? Tak, i też coś dać, żeby... W zamian, nie? Tak,
Właśnie, żeby to nie było... Właśnie ten projekt, nad którym pracuję, mam nadzieję, że już niedługo będę mogła zdradzić, to będzie co prawda bardzo, bardzo długa wędrówka, ale to nie będzie takie... A to nie mówisz tak metafizycznie, tylko tak fizycznie. Fizycznie, tak. Mhm. To będzie bardzo długa wędrówka, bardzo trudna, w taki rejon, w którym, którego jeszcze tam nikt nie przeszedł, ale to nawet nie jest dla mnie ważne, bo nie o to chodzi. Bardziej właśnie chciałabym... dlatego też się długo przygotowuję, bo chcę zrozumieć, poznać, nauczyć się języka i pojechać tam z dużą świadomością i żeby coś zostawić. Żeby to nie było tak, że my tam jeździmy, żeby coś dla siebie zabrać. Ale powiedz mi, czy ty będziesz tam znowu dokumentalistą, czy ty będziesz tam jakby twórcą i tworzywem? Czyli te, jakby będziesz, to będzie twoja podróż i tak dalej, czy będziesz jednak komuś towarzyszyła i będziesz... Nie, to będzie moja podróż. To na początku miała być zupełnie solowa, ale teraz też właśnie przez jakąś taką przemianę wewnętrzną zrozumiałam, że w istocie będzie od początku do końca ta trasa, którą pokonam ja sama, ale chciałabym spotkać się z kilkoma osobami, które stamtąd pochodzą, żeby były pewnego rodzaju przewodnikami i opowiedziały mi o czymś, co mnie w tych danych przestrzeniach interesuje, a czego ja sama nie wiem. I zresztą ja nie lubię aż tak mówić, dlatego też czasem brak mi słów i wolę zrobić zdjęcie, czy dać komuś tą przestrzeń. I mam nadzieję, że to będzie właśnie taka możliwość, żeby dać przestrzeń, bo tak właśnie tak czuję teraz w sobie. I właśnie dlatego też tak dużą wartością jest dla mnie przebywanie i towarzyszenie takim ludziom jak Łukasz Supergan czy Mateusz Waligura, bo dla mnie to są właśnie tego typu podróżnicy, którzy szukają tego tej struktury, która jest też poza nimi, czegoś więcej. Oni tam jadą, oczywiście chcą przejść coś dla siebie, ale z drugiej strony są w stanie tak wielką wartość przywieźć i opowiedzieć o tych ludziach i o tych miejscach i dać jakby dojść do głosu innym. To jest niezwykłe, że oni stają się tak naprawdę nie tylko taką przestrzenią, w której spełniają siebie, czy też ich profile i tak dalej, jakby nie są tylko przestrzenią, w której mówią o sobie, ale dają tę przestrzeń innym i robią to w sposób niezwykle rzetelny i bardzo im za to dziękuję, że mogłam być częścią, że mogłam się tego chyba też trochę nauczyć od nich. To jest właśnie, chyba, wydaje mi się, że to jest super właśnie jakby w twoim przypadku być, towarzyszyć i obserwować z boku, bo jest to inspiracja i też jakaś taka nauka, nie? W sensie, że tak jak mówisz o tej swojej przemianie, to ona też może mogła się zadziać dzięki temu, że mogłaś obserwować innych z boku, a nie po prostu, a nie jakby szukać tego samego, znaczy w sensie, że być może do tego byś doszła, tylko że dłużej, tak? Oczywiście, tak. Tak też fakt, że oni są znacznie starsi ode mnie. Oj tam. Znacznie. Masz 16, więc jakby to każdy jest o ciebie starszy, ale nie ma 16, nie będę pytał o lat. Trochę ile ważysz? 46, ale dobra. O, dziękuję. Ale masz 56, 1,56 m wzrostu? 8,58. Tutaj przynajmniej byłem blisko. Strasznie. Ale to jest niemożliwe. Jest z nami tutaj hrabia. Ach, powiem tak, bąki hrabiego nie pachną fiołkami. Dobrze, na bezdechu będziemy rozmawiać dalej. Czy ty jesteś otwarta na propozycje takie? Właśnie już jakby na przyszły rok masz już jakby 3 projekty, więc już pewnie się nie wyrobisz z kolejnymi. Ale no, czy jeśli... Wszystko można. Wszystko można przesunąć. O miesiąc, o dwa. Na przyszły sezon. Utrzymujesz się tylko z tego? Tak. Już tak. Już tak. A długo do tego jak długo się tym zajmujesz w ogóle? Tak filmem. Wiesz co? No to mniej. Znaczy, dobra, film, dobra, pytam o film, bo to jest jakby pewnie fotografia dużo wcześniej. Tak, no bardzo wcześniej. Wiesz co? A jaki mamy rok? Ten film się ukazał w 2022, ale... Znaczy, nie, no. Tak bardziej, że jako praca, no to na pewno... No już około 3-4 lata filmowo, ale no fotograficznie to zdecydowanie więcej. Wcześniej filmowo jakby pracowałam, ale nie czułam, że... Znaczy najczęściej że jakby mogę na to kasę brać.
Tak. A powiedz mi, czy mogę zapytać, z wykształcenia jesteś kim? Ja słyszałem, że jakaś filologia. Nie, właśnie ja nie poszłam na studia. Czyli jest tutaj... niewykształcona. Niewykształcona. Ale tak już wtedy czułaś, że fotografia i tak dalej, mhm. i jakby nie masz potrzeby, czy stwierdziłaś, robię sobie przerwy, żeby zastanowić się, co chcę robić w życiu? Nie. Ja już wiedziałam, odkąd pamiętam, co ja chcę robić i to właśnie robię teraz. Oczywiście jeszcze większe mam horyzonty, ale powoli do tego dochodzę. Natomiast jeżeli chodzi o studia, to co prawda wspomniałam, że był jakiś pomysł wcześniej też na antropologię sądową, później właśnie na sztukę operatorską. Tak, no tu kryminalistyka jest. Tak. A ja muszę coś sprawdzić, jaką masz dedykację. Natomiast poczułam już na pewno w liceum zdecydowanie, że ja nie potrafię... Friendship. Zawsze. Pyza? Przepraszam, to od dziecka ze mną chodzi. Pamiętasz pyza na polnych gruszkach? Tak. No to ja mam taką twarz. Wyglądam jak pyza, księżyc albo chomik, który chomikuje jedzenie w policzkach, więc tak. Myślałam, że to nie wyjdzie. O nie, to trzeba wyciąć. Będzie taki jeszcze napis pyza. Tak. Mateusz, ale... nieładnie zdradziłeś. To ty jego zdradziłeś. Natomiast tak... A jak on się dowiedział, że coś pyza? Musiałem powiedzieć. Gdzieś tam powiedziała. Mama nie krzyknęła, tak. Pyza gdzie? A Mateusz, pyza? Tak, no gdzieś to tam wyszło, wiesz, no jednak spędziliśmy ze sobą ponad miesiąc. Trzeba było o czymś rozmawiać. Właśnie o traumach dzieciństwa. No ale właśnie, no ja w zasadzie w szkołę bardzo źle wspominam. Całą edukację szkolną. W zasadzie bardzo dużo czasu, który powinnam spędzić w ławce szkolnej, spędziłam w górach, bo już byłam zdecydowana co do wyboru drogi życiowej. Będę miała pod górkę. Tak, będę miała pod górkę. I ja po prostu nie czułam, zupełnie nie czułam, tak szczerze, że ja mogłabym się odnaleźć na studiach, że ja mogłabym się odnaleźć w tej takiej drodze, powiedzmy, popularnej, normalnej. Ale powiem ci, że to jest super, bo właśnie to jest bardzo... mam wrażenie, że w Polsce ludzie się boją takich decyzji, że liceum, matura, muszę być studia, bo to będzie zmarnowany rok, a tak naprawdę mam wrażenie, że ludzie często idą na te studia, nie wiedząc jeszcze, co chcą robić. To oczywiście. Często robią wbrew sobie, tak. Później są już na trzecim roku, mówią, dobra, to już kurczę, ten rok, tyle zapłaciłem 30, nie zrezygnuję, bo szkoda. Tak, kończą, no i wtedy idą do pracy, pracować. Oczywiście, tak, ja też nie chciałam popełniać takich błędów, bo zdecydowanie ogrom ludzi, oczywiście nie wszyscy, bo to też jest dobra droga dla tych zdecydowanych, ale jednak wiele osób mówiło mi, że no są na tych studiach, ale w sumie no nie wiedzą po co, jednak jest ten nacisk społeczeństwa, często też rodzice po prostu chcą dla nas dobrze. Ja na szczęście mam tak wielki przywilej mieć rodziców, którzy są bardzo mądrzy i oni nigdy mnie nie cisnęli, w sensie takim, że obserwowali mnie i dobrze wiedzieli, że to nie jest tak, że nie idę na studia i w zasadzie nie wiem, co ze sobą zrobić i nic nie zrobię. Będę robić, nie? Tak, nic nie będę robić, może kiedyś będę miała pomysł. Ja miałam ten pomysł, miałam ten cel i to, co od rodziców dostawałam, to ogromne wsparcie, ogromną motywację i takie nawet czasem większe niż ja miałam w sobie przekonanie, że jeżeli mam ten cel, no to jakoś do niego dojdę. Ta droga pewnie będzie dłuższa, będzie trochę inna, kręta bardziej, ale w niej odnajdę. Właśnie może to, że jesteś niewykształconym filmowcem, czy fotografem, znaczy po szkole, nie? Może nie za mało w tobie, bo wiesz, bo często po filmie ludzie mają, jakby myślą schematami, nie? Tak. Mają jakieś tam, bo musi być tak, nie inaczej. Bo tak jest prawidłowo. Ja na przykład skończyłem studia, które też uważałem, że muszę je skończyć i nie użyłem swojego dyplomu nigdy. Nawet nie wiem, gdzie on jest, bo go nie odebrałem chyba nawet z uczelni, nie? A poszedłem na studia tylko po to, żeby od wojska uciec, bo wtedy jeszcze było jakby, trzeba było tam do 22 któregoś tam roku życia pójść do wojska. I mając chyba już 20 lat, wiedziałem, że chcę robić coś zupełnie innego, nie? I w tym się rozwijałem i... Tak, to znaczy też może...
te nasze marzenie, jakby ta nasza droga też nie wymaga tego, żeby studiować. My możemy iść do szkoły filmowej, możemy studiować te kierunki artystyczne, ale nie musimy. No, jeżeli bym chciała być lekarzem, to pewnie taka droga, jaką obrałam, raczej nie byłaby najodpowiedniejsza. A moja mama, powiem ci, lekarza, tak w którymś momencie przychodzi do mnie i mówi, ale tam już byłem na swojej drodze życiowej, znaczy tam już wiedziałem, co chcę robić i tak dalej. I moja mówi, a jak będziesz lekarzem, to będziesz się ubrał normalnie? Ja mówię, ale ja jestem na innych studiach w ogóle, humanistycznych takich. A mama mówi, okej. Okay. Przyszła za pół roku, mówi, a ty lubisz zwierzęta? Mówi, mama, nie będę weterynarzem. Kończę inne studia. Tak. Ale w końcu zaakceptowała? I w którymś momencie powiedziała mojej mamie, bo też później przed studiami, ja w ogóle byłem w takiej dziwnej szkole rękodzieła ludowego w Bieszczadach, czy na Pogórzu, więc to taka szkoła, że najpierw zdałem do szkoły reklamy handlowej, powiedzmy taki bardziej zawód z perspektywami, nagle ląduję w szkole, gdzie się uczę robić gobeliny i wyplatać koszyki z wikliny. I moja mama była załamana moją decyzją, ale tam byli wspaniali ludzie. Ta szkoła zmieniła, jakby ukierunkowała, bardzo mocno stworzyła mnie tak naprawdę, nie? Właśnie to ta szkoła jakby sprawiła, że zacząłem myśleć tak, jak myślę w tej chwili i działam. I powiedziałam mojej mamie, żeby każdy był kapitanem własnego statku i brał odpowiedzialność za swoje decyzje. I moja mama powiedziała okej. I pewnie ją bolało na początku to, co robię. Jakby, ale w tym momencie jest do mnie dumna. I ogląda moje blogi. To pozdrawiamy. Mamo, jest okej. Nie dzwonię do ciebie od pół roku. Nie, żartuję. Oczywiście jestem w kontakcie z moją mamą. Miejsce, do którego byś chciała, marzysz, żeby je zobaczyć, pojechać, odwiedzić. Ale to nie pytam się o twój projekt, który będzie w najbliższym czasie, tylko czy chyba, że to jest... Niestety dwa pytania się pokrywają, że odpowiedzi, więc wtedy nie odpowiadaj, ale jeśli to nie, chciałabyś pojechać sobie, nie wiem... Ja taki śmiałem taką listę rzeczy, które chciałbym zrobić, ale to chyba właśnie uległem takim instagramowym niestety trendom, że coś było ładnego, fajnego i ja tak stwierdziłem, że chcę pojechać polować na zorzę polarną na przykład. Nie? Ojej. Myślę, że jest zimno i nuda. No zazwyczaj nie widać aż tak jak na zdjęciach, wiadomo. No właśnie to chodzi, nie? Że wygląda trochę jak chmurę. Że fajnie wygląda na fotografiach, a tak gdzie? Dokładnie. Chociaż bywały też miłą doświadczenie fantastyczne. Co robiłeś na Islandii? Wiesz co, ja tam bywałam wielokrotnie. Wielokrotnie. To taki trochę drugi dom. Od dziecka fascynacja wielka. No i na początku byłam małą podróżniczką. Jeździłam, zwiedzałam. Teraz jest tylko niska, ale dużo już. 16 lat to już dużo. Później trochę pracowałam przez chwilę, zatrzymując się gdzieś tam w międzyczasie. Ty wspomniałeś, że tam pracowałeś w gazecie, tak? Tak, też to między innymi, tak właśnie. Po islandzku świetnie piszesz? To akurat była taka gazeta po angielsku, jedna z niewielu. Co prawda też uczę się islandzkiego. Kiedyś nawet potrafiłam rozmawiać, potem zapomniałam trochę, ale chcę się nauczyć, bo zawsze mnie fascynował ten język. On jest mało przydatny. Oczywiście, jeżeli chcemy tam mieszkać, no to z szacunku w ogóle, aby żyć w danym kraju, to dobrze, żeby zrozumieć też jakby kulturę, to nauczyć się bardzo polecam, ale ja bardzo fascynuję się islandzkim. Kiedyś mówiłam znacznie lepiej, teraz trochę. Natomiast tak, robiłam tam zdjęcia, też właśnie ja tam utknęłam podczas pandemii. Pojechałam tam na kilka zleceń w marcu, gdy zaczęła się pandemia. Miałam wrócić po chwili, a zostałam do listopada. I tam realizowaliśmy między innymi program dla Discovery, robiliśmy też trochę... A znajomości w Discovery? W ogóle, ale to jest tylko ciecha woda, bo tak właśnie, bo tam nie, nagle się okazuje, że z tymi pracowała. Super, jakby... Skromny. Tak, no coś tam zrobiliśmy, ale ja też właśnie tam pracowałam w tej gazecie, między innymi w organizacjach pozarządowych i też w schronisku dla bezdomnych osób w Reykjaviku i to też był bardzo ważny dla mnie czas. Tak. Pięknie. Tak. Wrócisz tam kiedyś jeszcze? Oczywiście.
A jakby się miała wybrać Polska czy Islandia? Wiesz co? Kiedyś myślałam, że na pewno nie Polska, a teraz myślę, że chyba... Ja myślę, że Islandia jakby może być piękna, ale przy to, że wyspiarska może, ja ona, myślę, że bym czuł taką klaustrofobię. Tak, ona bardzo izoluje, no bo w Polsce jest ten... w Polsce jest ten jakby... może nie przywilej, chociaż zależy dla kogo, bo widać, że te granice trudno jest przekroczyć, ale można szybko stąd wyjechać. Tak, na wiele sposobów, tak, nie? A tam... z Islandią to jest bardzo, bardzo trudno. Też właśnie podczas pandemii no, nas zamknięto przez jakiś czas. No, byliśmy zupełnie, zupełnie odizolowani. I myślę, że tak, kiedyś właśnie to jest niezwykłe, jak my się często kwestionujemy w swoich marzeniach. Myślałam, będąc tam po raz pierwszy, że tylko i wyłącznie tu mój dom, w środku niczego. Teraz już zdecydowanie nie czuję, że mogłabym tam mieszkać na stałe, bo też no, pół roku w zasadzie jest ciemno, a potem jest jasno. Jest to pewien urok, ale ja jestem bardzo taka... Może nie tyle, też tego po mnie nie widać, ale ja często wpadam w takie niższe nastroje, bo bardzo przeżywam to wszystko, co dookoła i jest w tym piękno, gdy jest ciemno, ale na dłuższą metę to no, bywa trudne. Ciągnie w dół. Ja czuję, że jestem dzieckiem słońca. Ładuję baterię na maksa. Taki dzień jak dzisiaj jest dla mnie... Ach tak, jest piękny dzień. No. To prawda. Tak, poza tym brakuje mi... Wiesz, jestem też bardzo sentymentalna i mimo, że byłam w tylu miejscach na świecie, to mi naprawdę brakuje naszych polskich gór. Tych naszych polskich korzeni, tego, że ja mogę pójść i dotknąć tych kamieni, których dotykał mój dziadek, że mogę zrozumieć kulturę. To jest dla mnie niezwykle ważne. Trudno byłoby mi żyć w kraju, w którym jakby nie zawsze rozumiem tę warstwę kulturową, nie rozumiem w pełni kinematografii, czy nie rozumiem wszystkich żartów, czy nie potrafię siebie w pełni wyrazić. W Polsce, no jako że stąd pochodzę, to wszystko jest i to mi daje ogromną wartość. Więc myślę, że paradoksalnie jednak ten dom w Beskidzie chyba, ale raczej jako taką bazę, bo ja zawsze będę jeździć, dobrze mi w drodze, ale też dobrze z czasem zrozumiałam jest móc gdzie wrócić i mieć te wszystkie książki i to wszystko w jednym miejscu. Tak. I tego ci życzę. Dzięki. Moi drodzy, przed wami wystąpiła dzisiaj Aleksandra w... Wierzbowska. Wierzbowska. Zapraszam was na jej Instagrama, na Facebooka też. Czy ty masz też takie... jestem na Facebooku. Tak? Tak. Ale bardziej... Aleksandra Wierzbowska. Aleksandra Wierzbowska. Na Instagramie jest Alex Wierzbowska. Zarezerwowany do tego. Domyślam się. Że... w opisie będą linki do jej social mediów. A ja wam dziękuję, moi drodzy. Dziękuję tobie. Dziękuję również. I niech to szlak. Tak. Stuknijmy się na koniec. Dziękuję. Widzisz, ty tak chaotycznie mówisz, że zadałeś się, to jest niezwykłe, zadałeś mi pytanie i nagle w ogóle nie było tego pytania. Teraz się rozgadała.